Witam serdecznie w pierwszym odcinku przygotówki Yesterday Origins. Przyznam szczerze, że jestem zaskoczona interfejsem początkowym, ponieważ nie widzę tu możliwości żadnych ustawień. To jest tylko nowa gra, więc zacznijmy nową grę. Chyba bez samouczka, nie? W końcu kobieta klika, to i ówdzie aż zadziała, prawda? Nie, ja następny... Przygodówka na padzie, no ludzie złoci. Nie wiem, czy mam ochotę grać na padzie, naprawdę. Look, it's the Duke's son. No, that's Satan's son. Hang him from the gibbet! Die, heretic. Kill him. Dwellers of Villar de Fontenegra, behold the power of the Inquisition! No son of Satan will ever escape the wrath of God. Not even he who hides in noble garments. Znokautowany ziemniakiem. Shut up, you burning swine! I'll give you good reason to squeal when I start torturing you. Okej. Czyli klasycznie sterowanko. Ojeju! Masz takie same kajdany. No tak, uważajcie, to świnie, no niestety. Okej, gdzie z tego wychodzi? Tak. Super. Aha, dobra, rozumiem, okej. Tutaj, w tej jasności coś nas czeka. Ale czemu oni go tutaj zrzucili? A mogą go najpierw obejrzeć, prawda? Ale to już zewłok jest chyba, tak? Aha. Mamy różnicę wieku, ale on sobie raczej był tego samego wzrostu i budowy co ty. Karteczka. Sakiewka. Żaba. Diabelska ropucha z Eutengery. Na jej grzbiecie znajdują się gruczoły, produkujące substancję halucynogenną. No i to pewnie. Mógł uchodzić. Pewnie będzie uchodzić. Jeszcze coś? Okej. Okay. Biedny dzieciak. Dobra. A co zrobić należy?
No, kim jesteś? Czy cię obili? Więc śmieszne jest to. Aha, oburęczny jesteś. To jest największy błąd twojego życia, prawda? Jak mogę to rozpakować? Moment, wyjdźmy z tego. Faktycznie przydałby się chyba jednak samouczek, ale nie, ja muszę... Aha. Bez przesady. Ogarniemy. Syn księcia musi umrzeć, to syn szatana musi żyć. To łacinę. Nigdy się nie uczyłeś, teraz jednak rozumiem wszystko bez problemu. No jak uciec? Oczywiście, że uciec. No nie wiem, spróbujemy... Nie wiem, czy nie powinniśmy też uwolnić... Co to jest to? Świni. Oj, te wskaźniki. No, jakaś informacja na temat podatry ciągnięte przetarte. No, nie ma co się oglądać. Trzeba działać. Dobra. To... Ale... Ty wolaj! Zrobimy uwolnić też świnie. Zobaczymy, czy co to... Co nam to da? Zrobimy zamieszanie może. No jest też taka opcja, że to jest niebezpieczny dziki knur. Knurze, jesteś... Nie, nie wierzę. Aha. Dobra, skoro możemy tu pochodzić teraz? No, też tak uważam. Schowamy i nie będą nas torturować. To jest chytry plan. Ale kto poświęcił tego dzieciaka? No to bierzemy. Coś jeszcze? Aha. Dobra, mamy kubełek. No. Okej. Dobra, ale teraz... No, to są dyby. To co mogę zrobić? Przesunąć? Nic? Okej. A tu? Tu mamy, że opis... że słabnący pomnik proces zgasną. Stara mieć i... Spustel pachnie tłuszczem. Kto wie, jakie paskudy pewnie wpływały. To może... No ale czemu nie może to być tłuszcz? Zrobimy sobie pochodnie. Pewnie to nie pomoże. To nie będzie konieczne. Ale to nic nie podpowie, to mi też nic nie podpowie. Ale coś zrobiliśmy, czy nie? Nie, nic nie zrobiliśmy tu. Ale czemu się... Skąd widzenie jakby? Kolorystyka widzenia. Czemu tak? Tutaj coś leży? O! Jak ty znikasz w ten sposób... To ja się nie dziwię, że oni chcą cię skazać za konszachty z diabłem. Gdzie? Aha.
No i? Grasy, okej, ale coś jeszcze w tym dziób? Aha, dobra, wychodzimy i on wstał. Czy my coś możemy tutaj zdziałać? Szkoda, że nie ma tego ułatwienia, właśnie punktów, to chyba nic się nie dowiem. No, to nic chyba nie ma. Nie chcemy tego oglądać. Hiszpańska inkwizycja. Ten śpi. On ma kufel, tylko widzę. O! Mogę z nim pogadać albo co? O! Ale jesteś brzydki. Grałam pierwszą część tej gry. Ale... to coś nowego. No i co my tu możemy zdziałać? W zasadzie nic, prawda? Tu jest coś jeszcze było. To już patrzyliśmy. No dobra. Nic więcej nie wiemy. Oczywiście. Tu też nic, dobra. Słyszę głosy, nie wiem czy to dobrze czy źle. Możemy z nim porozmawiać? Mówisz w imieniu księcia, przekupisz go. O czym? My name is Miguel de Castro, son of Don Alvaro de Castro, Duke of Fuentenegro. I order you in his name, set me free at once. Now, now, you're in no position to give orders, Don Miguel. You can only have one father, and your ability to understand every language indicates that your true father is the devil himself. Hence, the Duke has disowned you before the Inquisition. I am not Satan's son. I believe you, Miguel. I do. But unfortunately for you, my opinion is of no importance. Unlike the cretins in his superstitious village, I don't believe in the existence of God or the devil. Niedowiarek. Nie ogarniam tego. Dobra, możemy stąd... Okres zainteresowania, bo okres zainteresowania. Co? Ale ciekawe. That scar on your face? It's the longest one I've ever seen. A gift from battle. From a soldier of that usurper, Don Juan of Portugal. He was taken prisoner. I recognized him and tortured him savagely until death. Huh? I owe him my current vocation. Uroczo. Why is there a hog in my cell? Like you, it awaits its turn to be tortured and judged. Świnia na proces? Chcecie torturować zwierzę? But if the noise that the hog makes annoys you, how will you be able to torture it? It's true that the crying of a baby would disturb my dreams. But the cries of a baby being torn apart by my own hands would embellish them. On jest chory. Może nie wiem, czy chcę wiedzieć. What's my disgusting cell companion accused of? With sacrilege. The monk who took care of it cut himself with a farming tool. The pig smelled the blood, went wild, and ate him. Uh-huh. That's murder, not sacrilege. Ah, were it only a murder, it wouldn't be judged by the Inquisition, but by your former father. The monk had just received communion, you see. According to the church, he had Christ's body inside him. So the hog received communion by eating the monk, and as we all know, taking communion without being baptized is a sacrilege. One common of demons. It's total foolishness,
but ours is a foolish world. Nie wiem, czy chcę wiedzieć, jak będzie to torturować świnie. Pamiętam, jak mi głowy zryła pierwsza część. You said Villar de Fuentenegro is a superstitious village. As soon as the word spread that you can understand every language, your neighbors denounced you to the Inquisition. Who was in my cell before me? A simpleton who satisfied his onanist impulses during vigil mass. Ooh. The idiot couldn't understand what he was accused of. He didn't have a clue what to confess. Shame, really. You drink all the time. Why aren't you drunk by now? He who has soldiered long enough becomes immune to alcohol. And crab lice, for that matter, Don Miguel. There are things a man does to forget what he did today and face what he'll do tomorrow. Are you going to torture me? Yes, I am. They'll ask questions you have no answer for. Like all prisoners, you'll czyli to tylko formalność. Nie unikniesz śmierci. Taka rozrywka. With a little bit of luck, I'll get to use all my instruments on you. There was oil inside the cauldron in my cell, wasn't there? The usual procedure is to boil the oil and then pour it over the prisoner. O Boże. I prefer to combine it with metal funnels to fill his oil. Tortury to jest największa obrzydliwość, jaka może istnieć chyba. That sarcophagus beside the door is an Iron Maiden, right? Yes. You put the prisoner inside and close the door very slowly. Oh, the agony is long and extremely painful. How does the boot work? You turn the handle to separate the two boards as much as possible. Then you put the prisoner's ankle between them. There's a wooden board with holes in my cell. What's it for? It amazes me that you've never seen the stocks before. The Duke, your former father, must have used it on his vassals very often. Right, the head goes in the big opening, your arms or legs in the small ones. Then it's taken to the public square for public scorn. What else can you tell me about this? Well, the Stocks is a free torture instrument invented by Sir Richard Stockman. Boże, Richard Stockman. Musimy go wpisać na listę nienawidzonych ludzi. A space of that should be open to the community's creativity. This way, everyone can modify the prisoner's state by forking him or distributing his... Dobra, chyba wiem wszystko. Więcej nie chcę wiedzieć. O świni też nie będę pytać, bo... Oh, for God's sake, have mercy on me. Why, a minute ago, you ordered me to obey you in the name of the Duke. If my soul had any room for mercy, it wouldn't be for you. Then the Inquisition will be very happy to hear about your absence of faith. You'll be pleased to know that this is exactly why the Inquisition hired me. So many prisoners down here threaten me with their satanic powers. Zdziwiony, co? A superstitious man would have fallen prey already. Muszę wszystko się wypytać. A, mogę wyjść, dobra. Myślałem, że nie mogę z tego wyjść. No to co, synek, masz teraz naprawdę motywację, żeby się stąd wydostać. Coś jeszcze jest? Nie. To nie wiem, może w tych dybach się... Do czego mogą się przydać te dyby? W sumie nie wiem. Jest tylko ten kociołek. Mamy żabę. Gdybyśmy użyli... No jak to może pomóc? Bardzo może pomóc. To? Tak. Biedna żaba. Trzeba się zdziwić.
teraz pojawi się pytanie, jak podmienić mu kufel? Co ja mogę zrobić? Pocha? Czy moment, nie przeczytam. Jak mogę mu wcisnąć ten kufel? No przecież ja nie mam możliwości telepatycznego podmienienia rzeczy tu, prawda? Chyba, że o czymś nie wiem. No wiem, że są bardzo podobne. Mogę to... Może teraz mogę do niego zagadać. No dobra, chyba muszę się o wszystko wypytać. So then, I will admit, it's not as satisfying as talk. As soon as I finish. A, nie było szczegółów, okej. Are you crazy? How can the Inquisition? This isn't the first time. Months ago, a bunch of termites were judged. Nie żartuj. They had eaten an altarpiece. The French Inquisition naprawdę były wieki ciemne, wieki absurdu. Put an orc to confess a crime after torturing it for days. That really is crazy. Oh, the Inquisition is a magnificent craze. In any case, once you get to know my methods... Nie wiem, czy chcę to sprawdzać. Dobra, wszystko chyba wiemy. Czyli trzeba obudzić Knura i Knur go zmasakruje. To jest taki jest plan. Could you please? You lie. I know our man. Świnia, czy ty masz coś na pysku? Ja bym cię mogła pysk przetrzeć czymś? Świnio. A, moment, mam pomysł. Właśnie. Jak na próżno próbuję? Mam podgrzany. Co ty chrzanisz? I teraz co mogę z tym zrobić? Podgrzanym prętem mogę obudzić świnie. Prawdopodobnie. To będzie sadystyk, ale chyba nie mam wielkiego wyboru. Ha, bingo! Szybko, szybko, kufle, zamienię kufle, zamienię kufle, zamienię kufle. Zamieniaj. Szybko. Jest. I co? Możemy mu go podać? Szybko na miejsce, no. I like it. Okej, okay, co możemy... Dobra, teraz co? Może ubranie możemy? Aha, tylko co zrobić z twarzą, tak? Moment, możemy z nim pogadać teraz. Aha, czyli to nic się nie ma wpływu. To co zrobić teraz z twarzą? On jest... Diabeł? Co nam to dało? Bo mój plan byłby taki, że ona by zeżarła twarz tego tu i wtedy ja bym się mogła przebrać. To co możemy zrobić z jego twarzą? No przecież go nie pokiereszujesz.
to z tego tak samo tego nie zrobisz. Czyli trzeba będzie coś innego wymyśleć. No i może o. Czy to jest dobra? Okej, to jest bardzo dobra konfiguracja. O Jezu, o Jezu. Ała. Dobra, co dalej z tą krwią? Jej? Serio? Przecież ona cię zeżre. To może na jego twarz położyć. Prawda? A. No tak. Szykuj się na śmierć, synu księcia. Nie wchodziłeś. To ci loty. I to wszystko po tej żabie? Don't be afraid, Don Miguel. As Satan's son, you'd better get used to all kinds of creatures, even my good Ursus. Now we must leave. No, I need you to answer some questions first. Only one. The rooster is about to crow. Where are you carrying me? We'll go to a safe place. The monastery of Santa Brigida, near Burgos. You're satisfied? No, not yet. Why are you helping me? I seek for knowledge, Miguel. Your gift for languages is the key I need. Come here, I beg you. I haven't saved your life. I've granted you a new one, and I beg you, make good use of it. I'm sorry. I think I owe you an apology, don't I? Your only duty is to mount that horse right now, or all three of us will perish. Czyli to był dopiero prolog. Tak. Czeka nas ciekawa przygoda. Ale o tym w następnym odcinku. Pa, pa!